Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Witam ponownie ze studia Łączy Nas Piłka, Jarek Radek Radziu i mój ekspert FIFA Krzysztof Musterkogi-Tolenarczyk. Witam Cię ponownie, Krzysiu, w naszym studiu. Dzisiaj coś, czego jeszcze nie było. Mecz 2 na 2. Dlaczego? Bo w tym roku FIFA i Nations Cup i Club World Cup, jeżeli dobrze kojarzę, będą rozgrywane w tym nowym systemie, co da się w tym roku rozgrywać na specjalnych kontach EA przez internet. Więc duża, duża zmiana. Będziemy mieli mecz Polaków, wewnętrzny sparing kadry w jednej drużynie Polako i Miłość, czyli zawodnicy Legii Warszawa, a po drugiej stronie ciekawy miks Riptorek i Furman. Powiedz mi, Krzysztof, jak widzisz w ogóle grę 2 na 2? Czy to jest inna gra? Trzeba cokolwiek zmieniać? Czy jednak ci, którzy są najlepsi, się tam sprawdzą? No zdecydowanie jest to inna gra, no bo trzeba polegać na tym, jak gra kolega. To znaczy nie jest wszystko odpowiedzialne po stronie jednego gracza. Trzeba też umiejętnie poruszać się po boisku, jak to mówi Mateusz Borek, trzeba widzieć geometrię boiska bardzo często, bo jeden błąd, jedno przesunięcie się w nieodpowiednią stronę sprawia, że zaraz tę bramkę możemy stracić. Też można przede wszystkim wyćwiczyć kompletnie inne warianty w ofensywie, więc te turnieje przede wszystkim powinny być znacznie ciekawsze. Turnieje, które nie dostarczyły na przykład tak wielu emocji, jak mogło się wydawać w zeszłym roku. No i też interesujące na przykład jest to, że cały sezon sportowy będzie rozgrywany w 2 na 2, a tak naprawdę w samej grze nie mamy możliwości trenowania z innym duetem, który do danego turnieju się przygotowywuje, tylko możemy połączyć się z tym kolegą, z którym gramy na co dzień i rywalizować po prostu w Division Rivals. Jest to trochę dziwne, bo wydaje mi się, że ciężko będzie po prostu ten tryb tak jakoś mocniej trenować. Natomiast, tak jak mówisz, na pewno dostarczy to wielu emocji i wielu nowych zagrań, których wydaje mi się do tej pory w grze FIFA nie widzieliśmy. Zresztą też w konkurencyjnej grze piłkarskiej, czyli w PES-ie, turnieje były rozgrywane na przykład w 3x3 i też fenomenalnie to wyglądało pod wieloma aspektami i liczę na to, że tutaj także zostanie to w jakiś sposób wykorzystane czy przeniesione. A powiedz mi, czy osoby, które są na topie w 1 na 1 mogą osiągać wysokie wyniki w 2 na 2, czy jednak może się okazać, że ten aspekt komunikacji będzie promował zawodników nawet nieco słabszych, którzy lepiej się dopasują do tej rozgrywki? Na pewno, tak jak na przykład w zeszłym sezonie, FIFA 21 promowała graczy, którzy byli bardzo mocni indywidualnie, czyli mocno operowali sztuczkami technicznymi, znali te manualia używania własnego kontrolera, którzy wywodzili się niejako z wirtualnych klubów i wydaje mi się, że ci zawodnicy także w tym sezonie zyskają sporo przewagi, bo oni jakby tej komunikacji na boisku są nauczeni. Nauczeni są tego, że nie mogą wszystkiego zrobić sami. I wydaje mi się, że taki Nacu, czyli Damian Gajewski, były zawodnik Śląska Wrocław, bo sekcja Śląska Wrocław niestety lub stety zamknęła się w tym sezonie, w trwającym sezonie, może być jeszcze mocniejszy w tych rozgrywkach 2 na 2. Pytanie tylko, czy znajdzie sobie odpowiedniego partnera, na przykład w reprezentacji Polski, bo to też wiele zależy od tego, czy dogadujemy się z tym partnerem, czy nie. No ja też najwięcej chyba meczów ze wszystkich osób na scenie FIFA rozegrałem z Domanu. Też, co ciekawe, wygraliśmy jeden turniej 2 na 2, tak kompletnie przypadkowo się do niego zapisując i to raczej wynikało z tego, że tych meczy zagraliśmy naprawdę dużo. Tych spotkań rozegraliśmy wiele, także z tymi najlepszymi w Polsce, czy z najlepszymi na świecie, kompletnie przypadkowo w najwyższych dywizjach. No i wydaje mi się, że tutaj będzie to wymagało poświęcenia trochę czasu, poświęcenia też pewnych indywidualnych aspektów na rzecz tej rywalizacji w drużynie, w tej dwójce i to będzie po prostu najważniejsze. Dobrze, dziękuję Ci za tą ekspertyzę. W takim razie przenosimy się na wirtualną Morawę. Pierwszy pojedynek Miłosz i Polako w drużynie kontra Riptorek i Furman w drużynie numer 2. Przenosimy się na wirtualną Morawę. Wiemy, że trzeba patrzeć szerzej, by widzieć więcej. Że piłka łączy pokolenia. Że wspólny wysiłek prowadzi do celu. A kibicowanie jednoczy niezależnie od okoliczności. Że w naszych rękach jest lepsza przyszłość. Dlatego wspieramy największe emocje i dostarczamy wysokiej jakości paliwa. Jesteśmy dla Ciebie. Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. I już jesteśmy na wirtualnej murawie. Pierwszy mecz 2 na 2 w ramach reprezentacji Polski. Pierwszy trening. Korzystamy z testowych kont od EA. No i na niebiesko Riptorek i Furman, na biało Polako i
Miłosz. No i też tutaj te znaczniki, to wszystko może nam się poplątać, bo po raz pierwszy także komentujemy rywalizację tego typu. No wydaje się, że w czerwonym Ryptorek, w żółtym Furman, w tym ciemniejszym niebieskim Miłosz, a w tym jaśniejszym niebieskim Polako, no ale to wszystko powiedzmy będzie nam się przeplatać. Teraz już właśnie Miłosz w kierunku Polako szukał tutaj Ginola, świetnego podania prostopadłego, no i nie skończyło się to nawet na celnym zagraniu, to był offside, to był spalony, no i będzie tutaj szansa na kontrę, chociaż przeszło to płynnie do ataku pozycyjnego i jest Ronaldinho, no i tak jak ktoś czaruje piłką, to raczej jest to Kamil Soszyński. No i właśnie on teraz, Ronaldinho Ferdinand z przejęciem. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać dalej. Mówiliśmy o tym, że to będzie wymagać zgrania, że to będzie wymagać pewnego doświadczenia w tej rywalizacji w duecie. Tutaj tych indywidualnych błędów może być nieco więcej. Tutaj możemy zobaczyć grad goli. Tak, tym bardziej, że po raz pierwszy grają razem. No, legioniści mogą mieć lepszy kontakt z racji tego, że często trenują i siedzą obok siebie. Natomiast tutaj Furman i Ryptorek po raz pierwszy na pewno grają ze sobą i tu może być ciekawie. Nawet już widzieliśmy w tych pierwszych akcjach, że inaczej się zachowują obrońcy, kiedy tych dwóch jest sterowanych. To daje możliwości na inny atak, na wykorzystanie może jakichś błędów, o których jeszcze chłopaki nie wiedzą. No to przede wszystkim bardzo często gracze, progracze stosują pressing drugiego kolegi w grze FIFA 22, no i jeżeli dwóch graczy naciśnie pressing drugiego kolegi jednocześnie, no to ci zawodnicy po prostu presują jednocześnie i robi się taka większa dziura, która może naprawdę wpływać negatywnie na grę defensywną, a teraz Pele i broni to Edwin van der Sar, ale ten strzał naprawdę był całkiem niezły, natomiast na krótkim słupku stał Holender. No i jest kontra. Tutaj Ryptorek z Furmanem muszą być na posterunku, muszą uważać na sytuację tego typu. Już jest Pele, ale Cafu no dosłownie przyłożył go przez kolano. Oj, było ciekawie. Teraz kolejna akcja, zobaczmy właśnie, jak zachowują się w obronie Ryptorek i Furman. O białych można łatwo powiedzieć, legioniści będą wiedzieli, o co chodzi. Natomiast tutaj Furman i Ryptorek, na pewno młodsi reprezentanci. Miłosz to jest już trochę dinozaurem polskiej sceny FIFA, ale czterokrotnym mistrzem Polski, więc zasłużonym dinozaurem. Natomiast teraz... No jeszcze nie na wyginięciu. Jeszcze nie na wyginięciu, dokładnie. Zobaczmy teraz Mbappé, ale tutaj właśnie jeden z zawodników Ryptorek, Furman, zatrzymał to dobrze w obronie. Tutaj będą troszkę uważali na te ataki, chciałem powiedzieć. Natomiast mógł popełnić Ryptorek błąd. Teraz zobaczmy, jak wychodzić w tą grę, jak wychodzić w ten atak, kiedy ty nie sterujesz tym drugim zawodnikiem, tylko twój kolega i nie wiesz tak naprawdę, co on zrobi. Hulit, Zidane i będzie tutaj szukał podania do Furmana. Ryptorek jest Ronaldinho, zacznie czarować, zabawi się w sambę, Ronaldinho, ależ tutaj zakręcił Cafu, który jednak odnalazł się w tej sytuacji równie szybko i będzie dośrodkowanie, ale to będzie piłka w rękach van der Sara. No w zasadzie wyczuł to wszystko pięknie. Holender, ależ tutaj soczyste zagranie w kierunku Mbappé. No ale znów Cafu. No Cafu nam tutaj wyrasta na lidera obrony, zarówno w jednym, jak i w drugim zespole. Zobaczymy, czy tak będzie w późniejszym etapie gry. Teraz już Hulit w polu karnym, no i tym razem po drugiej stronie górą był Ashley Cole. Jeden jest pewny, w końcu te bramki padną, bo ta gra wygląda bardzo ofensywnie, bardzo fajnie. Teraz zobaczmy wrzutka, no, trochę za mocno. Wydawało się, że utrzymają się Ryptorek i Furman przy piłce, natomiast teraz legioniści będą wychodzili swoim kolejnym atakiem. Tutaj wydawało się, że będzie niebezpiecznie, że może rywale przejmą tę futbolówkę, ale znowu wracają ten dobry tor, gdzie te podania są czyste, bez niebezpieczeństwa. Teraz będzie rozegranie drugą stroną boiska, żeby rozciągnąć linię defensywną. Maradona, wysokość pola karnego, zagrywał. Oj. Tutaj do środka zablokowany i czyżby rzut rożny? Nie, tylko piątka. No Maradona tam, starcie fizyczne z Marcelem Desailly'em. Ciekawe, bo takim turem, takim koniem był Francuz na prawdziwej murawie. Maradona raczej zawodnik filigranowy, natomiast dosyć szeroki w barkach. Teraz już tutaj świetna akcja Ryptorka i Furmana, no ale bronią tutaj doskonale momentami w zasadzie bracia van der Sar po obu stronach boiska.
Dokładnie. No to jest karta, którą, jeżeli ktoś ma, na pewno wystawi. Teraz jest bramka, strzelił ją Riptorek Kylian Mbappé, no i 1-0. No miał taką okazję, że to nic nie dało się zrobić lepiej, chociaż czasami bramkarze potrafią takie sytuacje obronić, przez to społeczność FIFA mówi, jak to jest możliwe, jak to jest możliwe, a oni to bronią i mimo tego, że wyszedł ten patch, który miał troszkę ich osłabić, ci bramkarze wciąż potrafią z pola karnego. A trzeba znaleźć sposób, no obecnie bardzo często ten low driven shot, czyli ale o tym za chwilę, bo jest Mbappé, jest szansa, jest jeszcze green w wykonaniu legionistów. Nie skończyło się to nawet strzałem, ale kończąc te myśli, no powróciły te starsze FIFA, FIFA 17 na przykład, gdzie ten driven shot był bardzo mocny. No i teraz także, to uderzenie płaskie, mocne po ziemi gdzieś wraca do łask, szczególnie gdy masz zawodnika, który ma 5 gwiazdek słabszej nogi, jak Son, jak Ben Yedder, jak Neymar, jak Ginola. Te uderzenia właśnie w dalszy róg płaskie raczej tego bramkarza pokonują. No pytanie tylko, czy zawodnicy są do tego przyzwyczajeni, bo już dawno tych driven shotów nie mieliśmy tak naprawdę mocnych, tak jak mamy je w FIFA 22. 41 minuta, tylko 1-0, ale już można tak poobserwować, jakie mechanizmy tutaj działają, a raczej te podawanie jest bardzo ważne i to, żeby nie za bardzo wychylać się w obronie. Jednak ta komunikacja będzie najważniejsza, bo jeżeli dwóch zawodników pójdzie na pressing, może się zrobić wielka dziura. Natomiast w ataku mimo wszystko tutaj zawodnicy wykazują się skillami indywidualnymi. Teraz szansa z rzutu wolnego, zobaczmy. Ale kręcił ta kółeczka Polako, tu w jedną, tu w drugą stronę, tam holitem ruletka, tam odwrócone elastiko. No widać tutaj, że legioniści bawią się grą, gdzieś też stosują te karty, do których na co dzień nie ma się dostępu. No ale zobaczymy, jak będzie rozegrany ten rzut wolny Maradona i z piłką w rękach Van der Sar. Była szansa, ale ten strzał mógł być lepiej oddany. Kończy się pierwsza połowa, no tak jak mówisz, Polako się bawi, tak naprawdę to wciąż jest zabawa, trochę trening w tym trybie dwóch na dwóch, bo nie możesz trenować z inną parą, jeżeli nie siedzi obok ciebie, możesz mieć losowych rywali, gdzie nie zawsze będą na twoim wymarzonym poziomie, jeżeli chcesz potrenować, więc tutaj dla treningów 2 na 2 to będzie istotne, żeby albo korzystać z tych kont jej, albo grać z kimś, kto siedzi obok ciebie. Każdy taki sparring, każde takie doświadczenie tego typu na pewno pomoże. No nie tylko reprezentantom Polski, bo podejrzewam, inne nacje również będą trenować w podobny sposób w tym zgraniu. No bo jak, właśnie to jest najbardziej chyba zaskakujące, że nie ma takiego trybu dostępnego dla przeciętnego śmiertelnika, który mógłby sobie trenować, czy z jakimś innym wymarzonym duetem, czy po prostu ze znajomymi, których uważałby za graczy na podobnym poziomie, tylko musi grać z graczami przypadkowymi znalezionymi w Division Rivals. Natomiast no, patrząc na ten mecz, już widzimy, że to jest zupełnie inne spotkanie niż ta rywalizacja jeden na jednego. Nie wszystko zależy od jednego gracza. Mówimy dużo o tej komunikacji, mówimy trochę o tej geometrii boiska, o tej wizji gry, no i to jest jakby dużo ważniejsze niż na przykład umiejętność wykręcenia ruletki w odpowiednim momencie, czy odwróconego elastiko. No chociaż tutaj właśnie wbrew pozorom taki elastiko może zrobić, że ty jako obrońca nie będziesz sterował drugim obrońcą, bo twój kolega będzie i nie będzie wiedział o tym, co ty chciałeś zrobić i może się okazać, że z tego wyjdzie taki miszmasz, że to elastiko czy jakaś ruleta zrobi ci akcję, ale tutaj chłopaki jeszcze muszą chyba, znaczy na pewno muszą, wszyscy będą musieli sprawdzić, jakie mechanizmy dają ci zdecydowaną przewagę w meczach. A mi się wydaje, szczerze powiedziawszy, że jeżeli chodzi o grę obronną, to dużą jakby przewagę będzie dawało jak największe sterowanie pomocnikami, oddawanie po prostu gry defensywnej sztucznej inteligencji, żeby nie tworzyć tych niepotrzebnych dziur i możliwości do ataku, tak jak teraz, chociaż no, w momencie, gdy sztuczna inteligencja nieco przejmie kontrolę nad, szczególnie nad tymi lepszymi zawodnikami, jak Ferdinand, jak na przykład Desai czy Blanc, podejrzewam, te karty będą były wykorzystywane, czy chociażby Virgil van Dijk, no to będzie się ona na pewno zdecydowanie lepiej ustawiać niż taka rozjeżdżająca się obrona nawet wśród tych najlepszych na świecie. No zobaczymy, zobaczymy. Też jestem ciekawy, czy tacy zawodnicy jak na przykład Gorilla i Tex mogliby grać ze sobą razem, czy jednak tutaj takie dwie mocne osobowości nie dałoby się rady ich ze sobą spiąć w jednej drużynie. Żeby zrobili taki podział, że jeden broni, drugi atakuje. Może tak by musieli zrobić. Zobaczmy, teraz jest szansa na bramkę, ale tylko rzut rożny dla legionistów. No i Ferdinand.
To też jest zaskakujące, że tutaj gracze... Co tu się wydarzyło? Hulit w jakiś sposób dostał tą piłkę, udało mu się ją wbić do bramki, powtórki nie zobaczyliśmy, ale jest 1-1. Ile takich bramek drużynowych widziałeś wcześniej? No chciałem powiedzieć, że zaskakujące jest wykonywanie rzutów różnych Ferdinandem, ale zaskakujące to było rozwiązanie Rudem Hulitem. No. Powiem ci szczerze, że widziałem ostatnio taką bramkę w Champions przeciwko mnie, ale strzelcem wówczas był Aleksander Izak, który dostał fenomenalną kartę za Ligę Europy. Natomiast no teraz gdzieś Hulit po prostu wykorzystał gapiostwo Van der Sara. No ale za chwilę może być 2-1. No a tutaj tym razem Ferdinand wyjaśnił szybko tę sytuację. No zobaczmy, jak to będzie wyglądało w kolejnej akcji. Coraz szybciej grają jedni i drudzy w tej drugiej połowie. Teraz Mbappé, Hulit, Zidane, Riptorek i Furman przy piłce. Strzał i jest bramka 2-1. Wraca to duo poznańsko-białostockie. Białostockie, tak. Przez chwilę zapomniałem, skąd jest Riptorek. Nad legionistami z Warszawy, można powiedzieć. Ale też to zagranie Riptorka charakterystyczne dla niego. Można było to oglądać w WeBrave Cup ostatnio, te takie zagrania przełojowe, długie piłki. Dużo bramek wówczas Riptorek strzelił po prostu wrzucając na Messiego, a teraz gdzieś świetnie wypatrzył jednego z zawodników sterowanych przez Furmana. No i mamy tę bramkę na 2-1. I pytanie, jak legioniści zareagują? Wydawało się, że będą przejmowali inicjatywę, a tutaj niespodzianka, takie małe trol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 o i Riptorek z Furmanem zrobili dobrą robotę. 67 minuta, to niby mecz taki towarzyski, pokazowy, ale tutaj chłopaki na pewno będą sobie docinali, potem patrzcie, jaką my mam bramkę wcisnęliśmy. Zobaczmy. Szczególnie Riptorek z Polaką, bo to są tacy przyjaciele. Dobrzy koledzy. Też finał Ekstraklasa Game w zeszłym sezonie rozegrał się między nimi. No i tych docinek nie brakowało, zarówno w oficjalnej transmisji, jak i później za kulisami. Tak, no tutaj ważna jest atmosfera w zespole, też co mnie cieszyło po zgrupowaniu, tutaj chłopaki, którzy no, nie dostali się na te miejsca finałowe, żeby reprezentować kraj, tutaj wspierali. Ależ ulet Maradony! No! Jest ładnie. I ta ruletka zrobiła różnicę. I ruletka idealnie w tempo, całkowicie zgubiła jednego z obrońców Maradona, no musiał tylko strzelić. No i teraz możesz dokończyć te informacje oczywiście o atmosferze, no ale też musimy oddać tutaj pokłony. No ale po takiej akcji na pewno będzie, zobacz, ja zagrałem taką świetną piłę, a potem będzie co ja zrobiłem przy bramce na 2-2. No tutaj będzie ciekawie. Oj. Niebezpiecznie. No dzieje się czasami tutaj w FIFA 22, jeżeli patrzymy na niektóre zachowania sztucznej inteligencji. Mówię, dla mnie, mówiłem o tym przy poprzednim odcinku, że dla mnie jest to najlepsza FIFA od lat, natomiast fakt jest taki, że ona wymaga paru solidnych łatek, pewnych zachowań na wirtualnej murawie, bo niekiedy ci wirtualni piłkarze zachowują się w sposób odbiegający od tej rzeczywistości. No pytanie, czy to się uda, czy raczej jej będzie szło w kierunku tego, co mówi rzesza fanów, co niekoniecznie jest dobre dla sportowców, bo na przykład niektórzy powiedzą, że taka jest za trudna, że trzeba ją trochę ułatwić. No, widzieliśmy takie przykłady w przeszłości, oby tak nie było w tym roku. No, teraz przez Van der Sara rozgrywają legioniści i będą chcieli pójść za ciosem po bramkę numer 3, żeby Polakom mógł tam się pastwić nad Riptorkiem na komunikatorach lub przy kolejnym turnieju. Fajna piłka do Ginoli, rozciągnięcie. Aj, tutaj się kolega wystawiał, ale ta piłka nie poszła w jego stronę. 83 minuta, będą jeszcze jakieś zmiany pod koniec meczu. No jeżeli piłka wyjdzie w aut lub będzie jakakolwiek przerwa w grze, bo tak niekoniecznie musi się stać, jeżeli to zostanie wszystko mądrze i skrupulatnie rozegrane. Ferdinand jest z Izu, teraz już Ginola, wybiega tutaj jeden z zawodników, chyba to był Mbappé, ale został położony przez Marcela Desailly'ego i będzie akcja, być może jedna, być może dwie. Czy zobaczymy tutaj jeszcze jakieś przełamanie, jakąś bramkę, jakąś sensacyjną akcję, jak te ruletki w wykonaniu Diego Maradony? No chyba zaraz się może okazać, że tych szans na zmiany nie będzie, bo póki co ta piłka nie chce opuścić pola gry. Chyba że teraz właśnie to się wydarzy. Nie, legioniści ją utrzymują. Ginola tutaj pokaże Polako z Miłoszem. Tutaj już chyba była komunikacja. Wchodź, wbiegaj, ja ci zagram. Do takiego zagrania nie doszło. Tutaj zabrakło szybszej
reakcji. No i będzie szansa dla Riptorka i Furmana, chociaż jak to powiedziałem, zadziałała klątwa komentatora i ta piłka została stracona. To jest już jedna ostatnia minuta doliczonego czasu gry, czy Legnici to przejmą, czy sędzia to zakończy. Tutaj jeszcze faulowany Cafu i to będzie koniec, to będzie GG! No i bez podziału remis, także wynik na pewno Cię zadowala. Dokładnie, zobaczymy, co się będzie działo na zgrupowaniu. Na sportowe emocje zaprosił sponsor programu Grupa Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Co za spotkanie, widać było skilla po obu stronach, 2-2, takim wynikiem zakończył się ten mecz pokazowy, ale już niedługo takie mecze 2-2 będą nasi reprezentanci grali na poważnie o stawkę, bo już w grudniu pierwsze mecze kwalifikujące nas do Mistrzostw Świata FIFA i Nations Cup i każdy z Was będzie mógł do tej kadry dołączyć. Więcej informacji na kanałach Łącz Nas Futbol. Na dzisiaj to wszystko. Moim gościem był ekspert Krzysztof Mr. Kogito Lenarczyk. A hostem dzisiejszego wydarzenia był Jarosław Erdyka Radzia. Dobranoc.